Jesteśmy w hotelu poziom 511 na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W wieczór poprzedzający czwarty półfinał konkursu Blogger Chef zaprosiliśmy naszych blogerów na warsztaty baristyczne. Będzie cappuccino, będą latte macchiato, latte art. Ok, to 3 osoby. Jedną z atrakcji czwartego półfinału Blogger Chef w Podzamczu jest pokaz barystyczny. Mam nadzieję, że blogerzy zainteresują się tematyką kawy. Jest ona dość szeroka, ale każdy będzie mógł zrobić wzorek na kawowej piance. Więc zabieramy się do pracy i przygotowujemy piękne wzorki. Już nie parzy. I to jest 65 stopni. Za chwilkę idziemy przygotować prażonki. Później jakaś integracja i jutro wielki konkurs. Zajdzie pod grupę. Zapraszam serdecznie. Wasza prażonka, tak? Powiedz, co w niej jest minimalistyczna, jeśli chodzi o składniki. Są tam tylko kiełbasa, ziemniaki i cebulka. Wszystko pokrojone w plasterki, ułożone warstwami. To jest kolejna trzyosobowa grupa, która również przygotowała prażonkę. Powiedzcie, dziewczyny, co takiego w niej jest? Znaczy tradycyjnie ziemniaki, cebula, boczek, kapusta, natomiast pojechałyśmy troszeczkę w kierunku kuchni śródziemnomorskiej, dorzuciłyśmy oliwki, pieczarki, fetę i suszone pomidory, więc smak będzie na pewno zmieniony. Trójka wielkopolskich blogerów kulinarnych również zrobiła prażonkę. Marsiu, co w niej było? Były ziemniaczki, cebulka, buraki, dużo boczku, kapusta i marchewka. Czyli bardzo tradycyjnie. Bardzo tradycyjnie, bez udziwnień. Prażonka dziewczyn jest już gotowa, ale powstaje jeszcze sałatka. Powstaje sałatka z warzyw marynowanych oleja. Są tu szparagi, ogórki, kukurydza, suszone pomidory z fetą i inne dodatki. Pokroiłyśmy trochę cebuli, dodałyśmy trochę przypraw. Będzie to uzupełnienie naszej zapiekanki. Panie Marku, co pan niesie? Niosę nasz tradycyjny przysmak, czyli prażonki jurajskie. Wyjaśnij nam proszę, co to są prażonki? Prażonki to danie jednogarnkowe, w którym skład wchodzą ziemniaki, buraki, marchew, kiełbasa, boczek. Wszystko jest poukładane warstwami. Ważne, aby na dolnym spodzie był tłuszcz i liść sałaty. Na bokach jest ułożony boczek, co spowoduje, że potrawa nie jest sucha. Na wierzchu jest list sałaty, wszystko jest szczelnie skręcone i ląduje to w ognisku przy skałach. Za 65 minut do 70 będą gotowe. Mam nadzieję, że wszystkim będzie smakowało. Dobra, postaw. Największy z marzuchy. Dzięki. Oliweczka najlepsza. Mówiłem. Chcesz lepiej nie zaglądać? No, ja widzę, że mam. No właśnie. Bella. Przy ognisku grillowaliśmy, wymienialiśmy się doświadczeniami i po prostu dobrze bawiliśmy do późnej nocy.